Nie no, szary po prostu znowu zgrał. Zgrał wybitny. Słuchajcie, miały być już kiedyś nagrywane te odcinki z Cyberpunka, z dodatku, z misji dodatkowych. I tak się wszystko. Ej, myślałem, że Donaldinho tutaj tam jest. Myślałem, że tam jest Donald. Autentycznie. Myślałem, że to jest Donald. No i w każdym razie to nam się tutaj wszystko poopóźniało, ale postarajmy sobie coś zrobić i zróbmy sobie te misje dodatkowe. Właśnie z dodatku. O, ale no to można zrobić też przy okazji oczywiście, ale co chciałem zrobić, tu mamy. Spotka się z Mr. Hensem i będziemy sobie robić po prostu te dodatkowe misje tak o. Tak o i będziemy sobie je nagrywać i w czasie kiedy sobie będziemy, to znaczy kiedy ja będę w pracy, to będziemy, o to będzie to zadanie. To będziemy to robić i tyle. 450 metrów, on daleko nie jest, więc dymamy tam jak najbardziej. Mam nadzieję, że się nagrywa, no, że wszystko słychać i wszystko jest cacy. Będziesz grać? Mam nadzieję, że nie. Dobra. Tu daleko nie jest, 400 metrów, więc do Mr. Hensa dojdziemy tam. Jak najbardziej. Juhu! Dźwięki są. Wiecie, trochę je tam głośniej mimo wszystko. Ja też dosyć lubię czasem wydrzeć ryja. Pułkownik? Pułkownik nie żyje. Heaven. To jest do spowiedzi? Kurwa, nie tak. Będzie to jakoś uruchomić? A trzeba to schować najpierw. Dobra, może. Myślałem, że to da się jakoś uruchomić może. Chciałem to przetestować, słuchajcie. Niby. No niby powinno dać kliknąć, no ale się nie da. Dobra. Może ja nie umiem, może ja nie potrafię. Może jestem ciemny. Bywa i tak. Jak tam zliś? No może tak. Czy mi tutaj tak. Właśnie, trzeba się tu doładować. Dobra. 100 metrów. Nie obiecuję, że to będą jakieś mega długie odcinki. To będą krótkie odcinki. To tu się strzelają się? Czy ja mam ich tutaj uspokoić, czy o co chodzi? Mam modliszka i chuj. On teraz do mnie? Uhu! Teraz zginę pewnie. Przez to filozofowanie. Uhu! Dobra. Nie chciałem tego. Sami mnie sprowokowaliście. 50 metrów, gdzieś tam do góry trzeba podejść. Dobra. Coś mi się stanęło. Spoliłem się? No jak tam gdzieś? To jest jakaś winda, czy. Gdzie jest wejście do tego gnoja tam? Nie wiem, tak jakś blado wyglądam, nie? Blado wyglądam. Nic mi nie jest, żebym blado wyglądał. Muza się zaczyna, dobrze, fajnie, fajnie. Hens, idę po ciebie. Jak się tu wchodzi? Ten, no, spotka się z Mr. Hensem przecież mamy, tak? Jak tu mam do niego bliżej? Nie pamiętam już po prostu, gdzie jest wejście, wiecie? Ptaki latają kluczem.
Dobre? Chyba niedobre. Czy gdzieś od dołu się tam chodzi, co? O kurde. Ol mi się. Czy ja właśnie złamałem nogę? Nie, to się beton skruszył. Dobra. We have. Cook. Dobra, nie będę tłumaczył, z czym mi się to skojarzyło. Okej, okay, nieważne, lecimy. Cały odcinek będę szukał Mr. Hensa. Jak nic, po prostu to jest na bank. No cicho, bo to trzeba tam gdzieś blizno. Jak tam się chodzi? Dobra, może tamtędy, co? O, może tędy. Taki problem to nie problem. Tam już ktoś mnie namierzał oczywiście. Że jakaś winda tu jest, czy co? Ty to szary, znajdziesz zawsze jakieś pokrętne miejsce tutaj, żeby... Idzie jak człowiek tam dojść? Cicho, bo to chyba tutaj. Widziałeś Lizzy Wizzy tutaj? Nie pojebało ci się przypadkiem? No, nie pojebało ci się? Chłopczyku? No to już byłem przecież. Ale w ogóle, że nagrywamy ten odcinek, to jest jakiś sukces. Przecież to ile czasu minęło, nie? Ale jest może jakaś tam motywacja do tego, żeby po prostu nagrywać te odcinki, więc je nagrywam. Tak po prostu. Widzicie, już mamy tą halloweenową iluminację. Tam gdzieś jest za jasno w tamtym rejonie. Trzeba coś to zmienić z tym. Bo mi tutaj, że tak powiem, zabiera gdzieś te rejony, nie? Gdzieś tam jest za jasno. Trzeba coś z tym zrobić. Dobra. Będę miał to na uwadze. Idziemy do Mr. Hensa. No kotek. Dobra, siądę sobie jak. Nie zdążyłem zaparzyć się dał. Kurwa, gdzie flaszka? Dokładnie. Wpadłem na herbatę. Co to za pilna robota? To nie jest zwykła robota. Chodzi o przyszłość Dogtown. Zgłosimy trochę jeszcze, nie? Kurt Hansen. Człowiek o wielu twarzach. Kryminalista, pies wojny. Dla mnie biznesmen. A biznes nie lubi próżni. Nad trumną pułkownika już krążą sępy. Organizacja wybierze nowego przywódcę. A my pomożemy im wybrać właściwie. Weź drzazgę. No dobra. Aha. A jaki my w tym mamy interes? Money chociaż ja jakieś coś? Ja myślę perspektywicznie o Dogtown. Ty możesz na tym nieźle zarobić. O ile uda nam się powstrzymać rozlew krwi. Niech zgadnę. No jak kasa to... Masz już swojego kandydata. Podpułkownik Bennett. Jeden z najbardziej oddanych żołnierzy Hansena. Cieszy się poważaniem, potrafi pociągnąć za sobą ludzi. Bennett to logiczny wybór. Niestety jest też kontrkandydat, nazywa się Jago. Stoi niżej w hierarchii, ale mierzy wysoko. Zaczął nawet szukać wsparcia z zewnątrz. To złączy ona, wygląda jak ona. Voodoo Boysów. Spotkasz się z Jago i przekonasz go, żeby sobie odpuścił. Ohohohoho. Czemu właściwie Jago się nie nadaje? Odpowiadał za finanse Hansena. To księgowy, nie żołnierz. Liczeniem cyferek tłumów... Mówiłem, że baba? Jagoda. Urodzony w Budapeszcie jako Jagoda Szabo, emigruje z rodziną do Night City w 2066 roku. Wyrok więzienia za defraudację środków korporacyjnych Petrochemu w 2068 roku, zwolniony za dobre sprawowanie, od tamtej pory aktywny w kryminalnym półświatku Night City. W 2072 roku bierze udział w formowaniu się Bridges, no dobra, nieważne, Bridges, tak. Nie wiem, nieważne. Coś nam ucieka. Szybko pnąc się w strukturach organizacji dzięki swoim umiejętnościom i kontaktom wśród przemytników. Obecnie szuka wsparcia u Voodoo Boys, miłośników rasowych psów. Powiedz mi więcej o Bennecie. Były Marines.
Brał udział w operacji Deszczowa Noc. Nie kwestionował rozkazów. Nie prosił o zaszczyty. Wierny od początku do końca. Dokładnie, tak ma być. Dobra. Wszystko jasne, wchodzę w to. Nie ty, tylko Aguilar. A nie nadążam. Hansen utrzymywał swoją pozycję dzięki szerokim kontaktom. Większość interesów prowadził z kubańskim kartelem. Aguilar to płatny zabójca z Hawany. Chodząca legenda. Wiesz, co się dzieje, kiedy ktoś w Hawanie odpala cygaro? Gdzieś na świecie Aguilar pociąga za spust. Szczęśliwie się składa, że mam jego imprint. A ty masz doświadczenie z tym techem. Płatny zabójca. Ciekawe. Interesująco. Coś więcej na jego temat? Prawdziwe imię nieznane. Dokładna liczba ofiar nieznana. Mówi się o kilkudziesięciu. Na każdym kontynencie. Może to tylko plotki, ale taka reputacja to klucz w negocjacje. Podsumujmy. Mam przyjąć tożsamość Aguilara. Spotkać się z Jago i wybić mu z głowy głupie pomysły. Dziecinnie proste. Zadanie okay. Jak najbardziej dla Czarego, który takie rzeczy... Przygotowałem dla ciebie broń. Potrafi spartolić. Koncertowo. Jest też drzazga z przydatnymi informacjami. Częstuj się. Interesujący egzemplarz. A jaki mocny argument. To unikat robiony na zamówienie. Dobra, weź tą drzazgę. Czas na danie główne. Przebierz się i przetestuj imprint. Dobra, ubrałem się chyba elegancko. Czujesz różnicę? Jeszcze ja. A co? Nie przetestowałeś techu wcześniej, że musisz pytać? I ty masz czelność nazywać siebie fikserem? Lepiej niż się spodziewałem. Czy raczej Aguilar? Na Jago też zrobisz duże wrażenie. Wiem z zaufanego źródła, że wkrótce ma spotkać się w Dogtown z delegacją Voodoo Boysów. Zaraz ci wyślę koordynaty. Ha! Gangusy mnie nie obchodzą, więc jak to rozegrasz, to twoja sprawa. Zależy mi tylko na jednym. Jago ma się wycofać. Dobra, Jago ma się wycofać i tyle. Dobra, najwyżej go kropniemy. Jak już przemówisz mu do rozsądku, zadzwoń do mnie. I pamiętaj, że od tego zależy przyszłość dzielnicy. Twoja przyszłość też, Hans. Lepiej mnie nie wystaw. Dokładnie. Ćwiczysz rolę. Jeszcze ci trochę brakuje. Powodzenia. Arrivederci, Roma. No to lecimy z tą misją w takim razie. Przydałoby się kopnąć jakiegoś dryna, nie? Dawaj, maleńka. Co masz w karcie? Różności, przyjemności. Sprawdź sobie. I co? Myślałem, że da mi się napić. Dobra. Czy ja mam gdzieś tutaj teleporta na przykład? Żebym ja tam nie musiał dymać tyle kilometrów. Mam piękne samochody oczywiście. Mapa. Czemu mi się mapa nie odpala? Mi się nic nie odpala. Nie mogę tego zrobić? Mogę chociaż samochód zarąbać? Ciekawe, czy to jest bug, czy ja po prostu nie mogę tego zrobić. Dobra, nieważne, jedziemy. 650 metrów to znowu też nie jest tak daleko, więc sobie jakoś tam dotrzemy. Czy muszę zapisać? Zapisać też nie mogę? Taki Bumblebee.
Bumblebee pasuje. To jest gdzieś tam, 200 metrów. Dobra, tu jakoś dojdziemy chyba tam, co? Czy nie dojdziemy? Czemu nie mogę zapisać? Coś mi się dzieje? Oni go kopią. Co jest, panowie? Dobra, już go skopali na moment. Za późno przylazłem. Okej, okay, jak tam wliść teraz? Dobra, wejdziemy tędy schodami gdzieś tutaj. Szemrana dzielnica, aczkolwiek interesująca. Ciekawe, co to za spluwa, którą dostałem, nie? Wejdziemy tu jakoś, czy nie? Koło kradł, czy wydawał? Ciekawe, czy to jakaś ciekawa misja? Wiecie, misje są zróżnicowane. Możemy trafić na ciekawą, możemy trafić na słabą. Nie przechodziłem, nie wiem, nie wypowiem się. Nie oglądałem też gdzieś tam na necie ich, więc dla mnie one też są świeże. Więc jeżeli jakaś misja okaże się po prostu słaba, to musicie mi wybaczyć, ale no taka jest losowość tego wszystkiego. Z tym, że tak jak mówię, chciałem, więc nagrywam. Długo to nam zajęło zbieranie się do tego, ale w końcu jest czas, w końcu jest motywacja, w końcu gramy. I w końcu jak będę w pracy, to... To jeszcze jest... Ach, to jeszcze można zrobić, dobra. Dobra. O, i można teraz zapisać w ogóle. No, nadal tego nie mogę zrobić. 10 metrów, co tu w ogóle mamy? Czy ja bym tu w ogóle zrobił... screena jako po prostu... Nie do końca to chciałem zrobić. On tam ze spluwą od razu w lizie? Teraz nie mogę tego zrobić, dobra, ale sobie zrobimy screena, żeby było wiadomo, że to jest to zadanie. To sobie będzie na po prostu czołówce. I tyle. I uno z momentu już gram, tylko ogarnę ten temat. Wysyłając sobie to. No nie wierzę, no to oczywiście coś mi się jeszcze skopiowało z tym, nie? Dobra, może teraz się uda. A to taki już tutaj, że tak powiem, standard u szarego. Screeny muszą wchodzić, dobra. Przyjmują państwo kolędę? Czas na Kubańczyka. Kubańczyk? No, chyba jednak szykuje się gruba akcja. Ale, ça c'est pas territoire. Jak się nie chcieć tu? Mam propozycję. Dogadajmy się. Uwierzcie mi, to najlepsza propozycja, jaką usłyszeliście w swoim życiu. Może to jednak ciekawa misja będzie. Mój fut avec you. Ma fut. Ty gnoju, ty. Szary. Orientuj się. Dobra, mamy to.
Czemu to tutaj jest, że coś tutaj jest? Przepraszam, się posmarkałem. Weźmy tutaj, weźmy. Ciekawe rzeczy. Gitara. Szary, ty to masz jednak cel, chłopak. To by się spodziewał. Co to jest? Trzeba poczekać. Tak na widoku? Eja! A, już łapię. Test charakterów. Dopierdolim, Aguilar. Podoba mi się. Są. Jeszcze nie wiedzą, w co się pakują. Teraz się dowiedzą. Ich żal. No, zobaczmy. Coś jest nie tak, szefie. A ty kto? O, to będzie dobre. Dopierdolim. To może odpowiem pytaniem. Co dzieje się, kiedy na Kubie ktoś odpala cygaro? Gdzieś na świecie Aguilar pociąga za spust. No właśnie. Tak mówią. A wiesz, co jeszcze mówią? Że wkurwiłeś osoby, których nie powinieneś. Wiemy, że próbujesz wygryźć Beneta. Wiemy o twoich układach. Wudu Boysi? Kiepski wybór, bo widzisz, tak się składa, że moi przełożeni to chrześcijanie. Ale nigdy nie chciałem ich urazić. Co teraz będzie? Łańcuch dowodzenia. Mówi ci to coś? Jeśli jedno ogniwo nie potrafi się dopasować do innych, łańcuch pęka. Więc teraz zapomnisz o ambicjach i grzecznie wrócisz na swoje miejsce w szeregu. Mam nadzieję, że wyrażam się jasno. Charlie. Taki z ciebie koza? O kurwa. Przekonajmy się. O kurwa. Kurwa, nie, poczekaj. Czyli nie jesteś tylko legendą. Zrozumiałem lekcję. Wycofam się. Ale jest coś, o czym musicie wiedzieć. Bennett to pionek Arasaki. Chcą przejąć kontrolę nad Dogtown. Oczywiście masz jakieś dowody na zdradę Beneta, prawda? Wiem, gdzie go znaleźć. Bywa regularnie w Śródmieściu, przy Republic Way. Budynkiem zarządza firma Krzak, należąca do Arasaki. Co Bennett tam robi? Najlepiej zapytać go osobiście. Przekonasz się, że mam rację. Może i się przekonam. Coraz ciekawiej. Poczekaj, aż odjadą i wyłącz ten imprint, bo się przegrzejesz. Dopiero się rozkręcą, Silverhand. Teraz pozostaje złożyć na bot Hansowi. Albo najpierw sprawdzić, co jego chłopczeć kombinuje z tą pierdoloną Arasaką. Tak, zrobimy właśnie. Tu chodzi o przyszłość Dogtown. No, nieźle rozegrany, Aguilar. Teraz tak, mamy dwie alternatywne drogi rozwiązania tego. Czy ja jestem przeciążony, czy mi się wydaje? Nie, nie jestem. Czemu nie mam pantów od nich? Samochodem też nie mogę jechać, tak? Dobra. Tylko teraz tak, nie mogę tego użyć. No jak nie mogę tego użyć? No ludzie kochane, czemu nie mogę tego użyć? Że ja nie będę tam dymał. Ja pierdzielę, no. A czemu tu ja nie mogę tego używać, bo co? Kopiński na tropie? Klasyk. Już nie robią takich zajebistych brain dance'ów o detektywach. Nie robię.
Szkoda, że nie ma tej lotni jakiejś, to bym tam sobie zeskoczył. Bo tyrolki jak w The Forestie. Nie no, nie będę skakał stąd, bo zrobię jebie na plecy. No i zwiedzamy te mroczniejsze tutaj. Parkoura zrobimy. O, tu fanty nawet. Jakieś coś, figopago. Jakieś ciekawe fanty. Pantagiro. A tu ciemno jak w dupie u Mariana i ja nie wiem, którędy tu iść. Ja się tu gdzieś nie zapodziałem w ogóle. No nie, no nie przebiję tędy. Co? Co? Nie widzisz, że ja nic nie widzę? No i znalazłem tu i jest noc i ja nie wiem, jak stąd wyjść teraz. Jest tu jakaś latarka? Tylko nie możesz tego zrobić. Nie możesz tego zrobić. Masz tu gdzieś i nie wiem. Kurwa, no nie mówcie, że ja będę tutaj musiał czekać gdzieś na dzień, bo przecież... To się skończy tutaj tragicznie, ja wam powiem tylko. Dobra, na czuja wchodzimy po jakimś rusztowaniu. Nie no, kto by się spodziewał takiej misji? Ci dżentelmanie na co czekają? Nie wiem. Dobra, ale idziemy gdzieś tędy, no bo... Jesteś jednym z nich? Nie, to pomyłka. Dobra, jesteśmy gdzieś mniej więcej. Ale klimat taki mroczny, że jakby Batmana tu robili. Nie, mogliby tu Batmana zrobić w takim klimacie. Trochę klimat taki właśnie, bym powiedział, jak to się nazywało w Batmanie? Gotham! O, Gotham. Szary, gdzie ty lotasz w ogóle? To jest wszystko jakiś absurd jest. Bo wyłączam sobie minimapy, nie? I świruje pawiana jakby. Ej, telewizor mi rzucają we mnie czymś tutaj stamtąd. Lasy. Dobra, bierzemy ich bokiem tutaj. Może tam szło jechać. Mogłem jechać tędy, o tutaj. Dobra, tutaj pojedziemy. Kurwa, co tu się dzieje? Tam też będzie zablokowane jak nic. Ja ani mapy nie mogę, ani nic nie mogę, ani zapisać nie mogę. Tu się nagrzebało. Czemu ja tu nic nie mogę? Gdzie ja tu mogę w ogóle? Co ja mogę, jak ja tu nic nie mogę? Nie no, fajne miejscówki, tylko... To z tego, kurwa. Chyba, że tu jest jakieś takie... Przejście, przejazd, nie wiem. No idziemy tędy, zobaczymy. Tylko ja się cofam tam, gdzie szedłem, nie? No dobra, nie wiem. Ani mapy, ani nic. Nie mogę tego zrobić. Czemu nie mogę tego zrobić? Ktoś mi niech to wytłumaczy. Jak ja mam tam przejść? Jakbym był tu samochodem, to by się otworzyło? Zaraz zobaczymy. Są te bridgesy, to tam nie. Zaraz zobaczymy.
Otwieraj. Nie, no też nie otworzy. Jezus Maria, jakie dziadostwo. Dobra, no to... Fajnie by było jakoś tam dotrzeć, ale jak? Może tam jakoś pójdziemy, co? Też fajna miejscowa, chyba tu nie byłem. Ale może byłem, ale chyba nie byłem. To fajne, nie? Jest coś tu leżało? Nie. No to jest też oddzielone z ścianą tej. No jak ja mam tam się przedostać, wydostać? No nie, no nie dość, że noc, nic nie widzę. Jest ciemno jak tupio Mariana. Nie mogę odpalić mapy, nie wiadomo czemu. Coś nawtórzałem, czy co, czy jak? Czemu nie mogę mapy odpalić? Automatycznie mi się jakoś zapisało, okej, no to to okej. Jesteś stąd? Nie. Tu stał twój pomnik, nie? Jeden z niewielu, kiedy za dobry uczynek w Night City możesz zarobić hajs za wesołowy. Terroryści z organizacji Ognisty Świt planują wysadzić bombę w centrali biotechniki w Berlinie. Skąd wiem? Bo moja klientka Nell Springer jest jedną z nich. Dobra, no. Potrzebuję pomocy, żeby ich powstrzymać. Mogę to kupić? Zaintrygowany? Rzuć okiem na załącznik. No Jezus Maria, ja się znowu gdzieś wpierd... I... Ja nie wiem, czy to jest bug, czy o co tu chodzi, że ja nie mogę tego użyć. Tutaj wpierdoliłem w tą haciendę i teraz nie będę mógł tego poszukać, nie? Na pewno. Wyjścia stąd. No Jezus Maria, nie lubię takich kurwa misji. Tam misja jak misja, tylko chodzi o to, że... Nie wiem jak stąd wyjść teraz, po prostu. Teraz gdzie nie wejdę, to nie wyjdę. Ładny wybór. No nie wiem. Coś mi tu nie gra w tej grze, słuchajcie. Dobrze, że chociaż widoki są fajne. No zobaczcie, nie mogę sobie iść tamtędy. A może bym musiał sobie iść tam dalej i... I gdzieś stąd w końcu wyjadę. No są te przejazdy takie, nie? Tylko czemu nie mogę te, no... Czemu nie mogę użyć nic? Nie mogę ani mapy użyć. I to mnie najbardziej tu bulwersuje właśnie. Bo gdziekolwiek bym nie chciał jechać, to i tak nie mogę użyć mapy, żeby cokolwiek sobie zaznaczyć, a... No i co? I swój samochód mogę sobie, tak? Jakiś? Motocykl? Dobra, nie będzie. On się strzelają, dobra. Zapisać mogę? Co jest? Dwa motocykle przysło? Dobra, trzeba jechać gdzieś tutaj. Oni mnie gdzieś tu przepuszczą, czy mnie nie przepuszczą, czy jak? Może mnie przepuszczą. Tu się gdzieś przejeżdża? Nie, no tu się nie przejedzie. Jezus Maria, czy to jest zablokowane na noc tutaj wyjazd stąd? Niech mi ktoś powie o co chodzi tutaj, bo naprawdę cierpliwość po... Tu się kiedyś skończy mi cierpliwość i tyle, nie?
No przecież ludzie, kochane, ja nic nie zrobił. Kurwa, no. Ktoś nie przestrzega jebanych zasad. Wysyłam koordynaty. Dobra, wypier... Dojechałem tam do mapy, nie? Że... Dobra, jedna gwiazdka. Dawaj, zniknie ta gwiazdka i... No dalej, kurwa, bo mi się nie chce tyle czekać znowu na to. Zakończmy to. Daliście mu uciec, idioci. Polecą głowy. Bez odbioru. Dobra, wracam tam, bo tam był punkt podróży. Dobra, sprawdźmy to, czy się da. Jest pobliżu. Ej, no nie da się, coś tu jest zablokowane, słuchajcie. Dobra, zapisuję, muszę wyjść z tego po prostu. Albo wczytam, o, wczytam po prostu, chyba wczytam. No bo coś mi tam nie działało, sami widzieliście. Nie mogłem nic zaznaczyć, mapy użyć. Sam sobie jakieś utrudnienia włączyłem chyba. No nie wiem, no chciałem. Jest tu gdzieś, kurwa. Chciałem po prostu dotrzeć. O, widzicie? I teraz działa. No czyli coś się bugowało po prostu. O Jezus, dalej. Przesunąć mapę, kurwa. Już ja tam nie będę dymał tyle. No, szybka podróż i gitara. I teraz jesteśmy bliżej. Gdzie coś się zbugowało po prostu. Coś się zbugowało i tyle. Dalej, robimy tą misję i ciśniemy, bo to już, już było niepoczytalne, powiem wam szczerze. No, 200 metrów i my sobie tu na pieszo dojdziemy. Hopok, nie rób tak. Miasto wygląda ładnie ogólnie, nie? Zobaczcie, jak to wszystko wygląda pięknie. Pięknie to wygląda. Mam nadzieję, że dobrze się wam będzie tego cyberpunka oglądało, no. A teraz Bennett spotka się z Aguilarem. Dobra. Tu będziemy siedzieć? Ale mam mokasyny. Bennett to nie jest. Pewnie jego ochroniarz. Jak go ściągniesz zawczasu, będziemy mieli przewagę. Nie wiem, czy mi dobrze doraził, ale... Rozegrał Aguilar? Ukryłby gdzieś kierowcę i poczekał na Bennetta w jego własnym samochodzie. No dobra, niech będzie. Fajna misja. Tak, chyba się dogadaliśmy. Zapewnią wsparcie. Dwa nieoznakowane oddziały taktyczne w Dogtown. No, szczęść Boże. Gordon, jedziemy. Ale łatwo nie było. Ci Japończycy w chuj ciasno wiążą krawaty. Co jest? Kurwa. Aguilar? Japoński sposób wiązania krawatów już znasz. A wiesz, jak to robią w Kolumbii? Wyciągają ci język przez rozprutą szyję. Brzmi skomplikowanie, ale zajmuje tylko parę sekund. Mam w tym pewną praktykę. Słuchaj, Aguilar. Wiem, jak to wygląda, ale... Jest taki skurwiel. Jago. Wasz księgowy. Próbuje mnie wygryźć. Arasaka obiecała zapewnić mi wsparcie. W zamian chcą tylko skorzystać z naszych kanałów przerzutowych.
chcą przejąć wasze kanały przerzutowe. Jesteś głupcem, jeśli tego nie widzisz. Hej, ja tylko zabezpieczam interesy. Wasze i nasze. Zapomnisz o Arasace, Bennett. A wiesz czemu? Bo siedzisz w samochodzie z Hawaną, a Tokio nigdy nie było tak daleko. Co ja, kurwa, geograf? Pierdolę to! Oj, Bennett, Bennett. Życie chcesz sobie spierdolić. Nie odpuścisz. Zobaczcie na tą maskę. Co? No to tu się kończy twoja legenda! Chcesz się boksować? Wystarczy! No. Chcesz tronu? Mogę cię na nim posadzić. Dobra. Ale potrzebny mi żołnierz, a nie korporacyjna marionetka. Jeśli zobaczę w Dogtown chociaż jednego agenta Arasaki, wrócę do ciebie. A wtedy już nie będzie tak miło jak teraz. Rozumiemy się? Kapiszy? Tak, Aguilar. Rozumiemy się. No. Żeby mi to było przedostatni raz. To już wszystko? No, i gitara. Dobra robota, Aguilar. Ale teraz odpoczniesz. Aguilar ma potencjał. Mr. Hands? Jak przemyślał swoje nastawienie? Przemyślał. Voodooboysi wypadli z gry. Doskonale. Coś jeszcze? Spotkałem się też z Bennettem. Okazał się marionetką Arasaki. Przeciąłem sznurki. Mam nadzieję, że skutecznie. Nie prosiłem cię o to. Ale nawet dobrze, że go naprostowałeś. Bennett to wciąż lepsza partia niż Jago. Tak jest. Co teraz? Przynajmniej nie był bawny. Aguilar pojawi się na ceremonii pogrzebowej Hansena i zabezpieczy przekazanie władzy. Zabezpieczy? Czyli przewidujesz kłopoty? Takie uroczystości wzbudzają silne emocje. Ludzie reagują irracjonalnie. Ceremonia odbędzie się w Black Sapphire. Wejdziesz bez żadnych problemów. Rozumiem. No i tak zrobimy. Ole, samochód fajny. Powodzenia. Bierę go. Daj tam go. Czerwone światło jest? Bardzo dobrze. Kurwa! Chodź tu. Noż ty! No teraz mi spierdoli, nie? Ja doletę? On mi uciekł. Dobra, policja mnie szuka. Trudno. No ale... Kurwa, na pogrzeb nie pojadę byle czym. Do wszystkich jednostek. Podejrzany wciąż gdzieś tam jest. Dobra, już mnie nie ma, daj spokój. Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Ale fajnie tu, Jezus Maria, ale fajnie. Bloki tam, te budynki, fajnie to wyglądało ogólnie. Całe tego. Dobra, i teraz no spokojnie. Schodzimy na 01. Powtarzam, schodzimy na 01 w sektorze. Możecie wracać bez odbioru.
Jedziemy jeszcze na ten pogrzeb, nie? Chciał go puknąć ewidentnie. Dobra, zapisywanie gry to jest bardzo dobry pomysł. Wyskok? Nie było wyskoku, trudno. No ale się zmieściłem, idealnie. Szary, nie poczaskaj samochodu tylko. Gdzieś górą trzeba jechać, czy co? Ja nie wiem. Ej, tu są pały, bo szkieły jak się dojebią, to jest koniec. Trzeba tak pojechać, żeby tam na drugą stronę przejechać. Tam gdzieś wjedziemy dalej? No dalej, bo kurde, jedziecie, wiecie co, takie zawali drogi, naprawdę. Żenua. Ej, dobra, może będzie szybciej ten... szybką podróż zrobić, zaraz zobaczymy. Ej, znowu nie działa? No zobaczcie, jak się to buguje, nie? No to jednak są bugi, nie? Dobra. Mam nadzieję, że to jest to, co teraz jesteśmy. Czekajcie, jeszcze raz zapiszę, bo to... Jest szybki zapis? Jest, dobra. Szkoda, nie? Trochę, że tak się buguje, no ale... no co zrobimy? Co pan zrobi, jak nic pan nie zrobisz? Dobra, jesteśmy, dobra. Idziemy na ten pogrzeb, nie? Miejsce docelowe, gdzie jest pogrzeb. No i tu będziemy zaraz pod pogrzebem, nie? Jestem ciekawy, co to będzie za motyw z tym pogrzebem. Ciekawe może być. Może to być fajnie, fajnie zrobione. Ale nam się odcinek jebnie. Pułkownik Hansen nie żyje. To czarny dzień dla Doktauna. Pułkownik odszedł w swoim stylu z bronią w ręku. A my dorwiemy skurwysynów, którzy go załatwili. A wiecie czemu? Bo chociaż Kurt Hansen... Finalny akt. Aguilar składa kondolencje żałobnikom. Chcę to zobaczyć. Dobra, czas się przebrać. Zaczynamy przedstawienie. Showtime. Jak wyglądam? Co ja teraz zrobię? A no jest to idę humor. Witamy w Black Sapphire. Jak udała się podróż? Zapraszamy. Czemu ty biegniesz, a nie idziesz tak zasadniczo? Jak dostojniej by było, nie? Jak wyszedł, no ale... Kurwa, na nas już chyba pora. A tu już byłem, to co tu była ta akcja z tym. To jak? Z album. Gotowy? W rimie, jak miał ten bohater? No gotowy, wiesz, ja. Ja od razu będę strzelał? Że broń wyjął? Ja na pogrzeb idę. Na jeden, ale... Czy na dwa? Nie wiem, może na więcej. Wyjdzie w praniu, nie? W każdym razie to chyba to jest to miejsce, gdzie byliśmy na tej imprezie. No ta się zlękła aż. Tak, no tu byliśmy, no. Tego tutaj właśnie... Kartel. No to się może różnie skończyć. Tutaj właśnie był ten koncert. Aguilar, to dla nas zaszczyt. Wszyscy już są. Prowadź mnie do Beneta. Bennett przyszedł z obstawą. Źle to wygląda.
Gdzie jest Denat? Może to by było dobre na tryb fotograficzny niedostępny. Szkoda. Aguilar. Co za niespodzianka. Rozumiem, że już się poznaliście. Mamy pewną sprawę do omówienia. Rozejść się. Spotkałem się z podpułkownikiem Bennettem. Omówiliśmy to i owo w koleżeńskiej atmosferze. Zgodziliśmy się, że Dogtown potrzebuje silnego przywódcy. Tą osobą będzie Bennett. Ludzie się go słuchają. I ty, Jago, też się go posłuchasz. Co? Poczekasz, wyjedziesz z miasta i wbije mi nóż w plecy. Chcę twoje kontakty, Jago. Twoich informatorów w NCPD. Każdego, kogo masz na liście płat. Oszalałeś. Udowodnisz swoją lojalność. Nie, Bennett. Chcesz sprowadzić do Dogtown piekło? To popatrz. Ten pistolet to pierwszy piekielny herold. To chyba nie będzie potrzebne. Na tym spotkaniu wykładamy karty na stół. A to jest Joker. Dostałeś palec. Próbujesz wziąć całą rękę. A tę rękę zaczyna już świerzbić. Przydałby się twój gest dobrej woli na poczet dalszej współpracy. Ale to tylko moja prywatna opinia. Jeśli się z nią nie zgadzasz, kolejną może wygłosić herold. Zgoda, kurwa, niech stracę. Jesteśmy dogadani. Obym tego nie żałował. Havana będzie was mieć na oku. Bądźcie grzeczni i nie zmuszajcie mnie do ponownych odwiedzin. No powiem wam, że klasa misja. Byłem sceptycznie byłem nastawiony, ale naprawdę kurwa, czemu mi się takie robi? No nie wierzę. No robiłem fajne screeny, żeby i chuj, no i się nie zapisało. A teraz się zapiszę? Teraz się pewnie zapiszę. Trudno. Z tą bronią było fajne, nie? Jak sobie leżała ta broń. No może mi się to uda zrobić z tego. Dobra. Gdzie mam teraz iść znowu? A, znowu nie mogę tego zrobić. Się buguje. Co patrz, gdzie leziesz, kurwa? Ja ci dam. Nie wiesz, kim jestem? Żebym się nie przemienił tutaj. Lobby. Prawo dżungli, co? Tak jest. Słabszy musi ustąpić silniejszemu. Przestroga dla ciebie, Silverhand. Przestroga dla ciebie. Ale to wkurza, że się to zacina, nie? No jest taki poważny bóg, bym powiedział nawet. Że trzeba zapisać i wejść jeszcze raz, no bo to naprawdę bardzo poważny bóg. Ale misja zarąbista, no trzeba przyznać, że naprawdę godna misja. Ty, jak się szybko teleportuje te. Ja bym to określił nawet mianem, że spierdala. Pewnie to była szansa na to, żeby tu coś opędzlować, nie? Zapraszamy ponownie. Dobrze będzie czekać na ciebie stolik. Coś tu buchłem, nie wiem co, ale coś tu buchłem. Kurtyna, owacje, kwiaty.
Nieźle się bawiłem, ale czas powiedzieć Aguilarowi adios. No dobra. Ja też się nieźle bawiłem. Adios, Aguilar. Adios. Pierwszorzędna rola. Aguilaros. Reed dzwoni, dobra. Ale to teraz od Reeda. Nasi neurochirurdzy zdefiniowali polecenie dla matrycy neuralnej. Gotowy na usunięcie konstruktu. Jak długo to wszystko potrwa? Operacja, rehabilitacja? I ciekawe, czy to dopiero wiemy. Będzie zakończenie? Może wtedy? Tydzień, może miesiąc. Tak czy inaczej, lepiej znajdź kogoś, kto nakarmi ci kota i podleje roślinki. To musimy to zrobić na tej zasadzie, że najpierw wykonamy te wszystkie misje dodatkowe, pewnie? Wiesz co, daj mi się jeszcze zastanowić. Dobra. Żeby to nam nie zakończyło, wiecie, dodatku, nie? Tak zrobię, dzięki. No właśnie, o to chodzi, nie? I zobaczcie, znowu mamy to, że znowu nie możemy nic zrobić, nie? Jak się czujesz? Tak, wiesz. Dobra, zapisuję. Czytam stan gry, to jest to, tak? Żywot spokojnego człowieka w ogóle, znaczy ciekawe, czy to było to zadanie, czy... No i dopiero teraz pewnie możemy coś zrobić. Dobra. Zadzwoń do Reeda, no ale ja nie chcę dzwonić do Reeda teraz. Bo to... Doszły mnie słuchy, że doktor ma nowego przywódcę. Ten twój Bennett to rasowy drapieżca. Wpasuje się w miejsce Hansena. A z rozsądnym człowiekiem u boku może zdziałać nawet więcej niż Hansen. Tak jest. Doskonały ruch mi. Zostanie odpowiednio wynagrodzony. Tymczasem kończę. Jesteśmy w kontakcie. Dobrze, zadanie wykonane, słuchajcie. Piękny odcinek wyszedł, godzinny. Będziecie mieli co oglądać przynajmniej. Dobra, fajnie. Zapisujemy. Zapisujemy sobie. Tak, no możemy to tutaj potwierdzić, bo to sobie o tak zrobimy. I gitara, dobra. No. Zapisane? Jeszcze raz zapiszę, bo to nigdy nic nie wiadomo, słuchajcie. Także... Fajnie było, ale się skończyło. Trzymajcie się i widzimy się w następnym odcinku BIOS. Do zobaczenia na rajtach. When it's all I'm ever missing.